epitafium. Życzę sobie takiego pisania, kiedy zapukam do Hadesu. Zgasła ta, co mi zabłysła, idąc do kresu kresów. Właśnie z padołu zlazła. Nie ma jej, a chyba była. Ta, co się nie odnalazła. Ta, co się wiecznie gubiła. Dzień dobry, zapraszam Was na trzeci odcinek cyklu Książki z Zambrowa. Cykl poświęcony książkom Zambrowskim i autorom Zambrowskim. Wśród zambrowskich autorów są również poeci, a jedną z takich poetek jest bohaterka dzisiejszego spotkania online, pani Bożena Adamkiewicz. Pani Bożena Adamkiewicz wydała kilka publikacji, ale to jest tylko wybór z jej dorobku. Dzisiaj porozmawiamy sobie o książce z repertuaru pani Bożeny Adamkiewicz, Świat jest piękny całą dobę. To jest właśnie tomik poetycki. I z tego tomiku zaczerpnęłam wiersz, który pojawił się na początku, epitafium. To jest taki wiersz bardzo charakterystyczny dla poezji pani Bożeny Adamkiewicz, ale też dla osobowości samej autorki. Ponieważ, jak zdążyliście zauważyć, wiersz był nasycony autoironią, taki bardzo żartobliwy, zdradzający też poczucie humoru autorki i dystans ogromny do samej siebie. I no, trzeba powiedzieć, że w obu zresztą tomikach sporo jest tego typu takich żartów poetyckich. Pani Bożena Adamkiewicz wymyśliła nawet własną nazwę na ujęcie tej jakby formuły pisania przez siebie. Określiła jej jako bzdur sensy. I na samym końcu tego tomiku Świat jest piękny całą dobę właśnie pojawiają się takie bzdur sensy. Ja przeczytam może tylko dwa, trzy takie drobiazgi poetyckie. Bzdur sensy, chciej bzdurki. Skarpety. Chcesz uznania u kobiety? Do sandałów noś skarpety. I taki jeszcze jeden drobiazg poetycki na czasie. Na ratunek. Chcesz ratować tego osła? Zgłoś go więc na swego posła. Mogę powiedzieć, że to jest tylko jedna strona poezji pani Bożeny Adamkiewicz, ponieważ te wiersze są bardzo różne. Oprócz tego typu wierszy, w tych tomikach znajdą się też utwory liryczne, utwory napisane taką rozkołysaną frazą, pełne krajobrazów, pełne pejzaży, kolorów, ale nic dziwnego, ponieważ pani Bożena Adamkiewicz z zamiłowania jest artystką. To jest taka dusza artystyczna, obdarzona wieloma talentami. Nie dość powiedzieć, że jest bajkopisarką, jest poetką, jest też malarką, zajmowała się rzeźbą, tworzyła płaskorzeźby, również posługiwała się haftem, tworząc swoje obrazy. I takie są też te tomiki. Czytając tomik pani Bożenki Adamkiewicz, będziemy mieli okazję delektować się nie tylko słowem, ale też w sensie wizualnym. Będą nam towarzyszyły obrazy pani Bożeny Adamkiewicz. Już na okładce pojawia się jeden z obrazów autorki. Zagłębiając się w treść tomiku, natkniemy się na kolejne przykłady twórczości pani Bożeny Adamkiewicz. Dlatego no, zapewniam, że kontakt z twórczością pani Bożeny Adamkiewicz na pewno dostarczy nam wszystkim wszechstronnych takich doznań estetycznych, literackich i malarskich. I na koniec konkurs. Pytanie konkursowe brzmi: jaka żartobliwa forma poetycka szczególnie przypadła do gustu pani Bożenie Adamkiewicz? Na Wasze odpowiedzi czekamy do 5 maja. Wpisujcie je w komentarzach pod tym filmikiem na stronie biblioteki na Facebooku. Nagrodę ufundował burmistrz Zambrowa, pan Kazimierz Dąbrowski. Dziękuję bardzo. Do widzenia.